Łaska wam i pokój od Boga, Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Słowa, które będą nas wprowadzały w dzisiejsze rozważanie, to fragment wyjęty z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 11 rozdziale od 33 wiersza takie znajdujemy słowa. O głębokości, bogactwa i mądrości poznania. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i u Niego jest wszystko. Jemu niechaj będzie chwała na wieki. Amen. Wszechmogący Boże Jezusze, Tobie niechaj będzie chwała, cześć i uwielbienie. Prosimy Cię, prowadź nas w dzisiejszym rozważaniu, a wszystko to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usiądźcie. Drodzy, dziś nieco wykładowo, więc proszę się teraz wyjąć kawy, które przynieśliście, termosy, tak, już nie musicie wykrywać. Ja siedzę, patrzyłem, także kawa moja stoi. Drodzy, zawsze w Święto Trójcy Świętej zaczynam rozważenie od takiego stwierdzenia, które dla mnie jest bardzo ważne. Ono trochę ustawia mnie też w moim myśleniu o całym święcie i o pojęciu Trójcy Świętej. Po pierwsze, dla mnie święto Trójcy Świętej jest tak naprawdę świętem torubicznym, świętem torubów. A po drugie, jest świętem, które przypomina nam, a przynajmniej mi, ograniczoność naszego, mojego poznania, ograniczoność mojego rozumienia. Dla mnie to jest bardzo ważne i święto, tak jak powiedziałem, Trójcy Świętej przynajmniej raz do roku na nowo ustawia mnie na właściwym kursie. A dlaczego? Dlatego, drodzy, że kiedy mówimy o świętach chrześcijańskich, które obchodzimy w tym Kościele, to można powiedzieć, że począwszy od Bożego Narodzenia, a skończywszy na święcie, które obchodziliśmy tydzień temu, święcie Zesłania Ducha Świętego, wszystkie te święta mają swoje odniesienie do konkretnych wydarzeń, które odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. Mniej lub bardziej szczegółowo opisane, bo na pewno nie mamy daty Bożego Narodzenia wskazanej, ale odnajdujemy miejsce, jakiś czas, jakieś wydarzenie, które znajduje podkopnięcie w naszym świętowaniu. Święto Trójcy Świętej jest o tyle trudnym świętem, że pojęcia Trójcy Świętej nie odnajdziemy na kartach Biblii. Ani w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie. Takiego pojęcia nie ma. Ono pojawia się w świecie chrześcijańskim dopiero w kolejnym wieku i można powiedzieć, że gdybyśmy spojrzeli na Kościół, który narodził się w Jerozolimie, na tych wszystkich, którzy cieszyli się zesłaniem Ducha Świętego, to oni na pewno, tego jestem 100% pewien, wielbili jedynego Boga. I w ogóle nie myśleli o tym, kim jest Jezus. To może być brzmieć dziwnie, ale dla nich po prostu Jezus był ich mistrzem i Panem. Tym, który ich prowadził, tym, który im dał życie. Duch Święty jest tym, który wypełnił tą obietnicę Bożą przeobleczenia mocą wysokością. I kiedy spojrzymy na te, można powiedzieć, pierwsze zapisy mówiące o zborze jerozolimskim, to jest to zbór, który po prostu cieszył się tym wszystkim, co Boga ma. Cieszył się tym, że powstał jako Kościół. Cieszył się mocą, którą ma, można powiedzieć, pod względem teologicznym niewiele tam się dzieje. Kiedy czytamy początek drugiego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, no to odnajdujemy tam fragmenty, które mówią o tym, że trwali jednomyślnie w nauczaniu apostolskim, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. Można powiedzieć, żyli wspólnotą i cieszyli się wspólnotą. I może to czasami też jest taka nasza tęsknota dzisiaj, żeby tak po prostu żyć i nie zajmować się wieloma kwestiami, wytłumaczeniami, objaśnieniami. Ale już ten pierwszy zbór w Jerozolimie bardzo szybko zostaje skonfrontowany z potrzebą tego,
że przecież jako Kościół chcemy dzielić. Chcemy wychodzić z Ewangelii. Chcemy opowiadać o Chrystusie. Chcemy mówić o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Ale żeby to robić, trzeba już trochę poddać refleksji to wszystko, co się wydarzyło. I dość szybko, tak jak powiedziałem, ta wspólnota w Jerozolimie zostaje skonfrontowana z potrzebą dzielenia się i co więcej, z potrzebą dzielenia się też w innym języku. Trzeba było wyjść nie tylko do tych, którzy mówili po aramejsku, po hebrajsku, którym powiedzenie, że coś jest w piśmie, od razu otwierało oczy, ale kiedy Paweł już, można powiedzieć, to już jest kolejne lata, zaczyna odbywać swoje pierwsze podróże, kiedy dociera już z całą taką mocą i siłą do świata greckojęzycznego, do ludzi, którzy wcześniej nie słyszeli o Chrystusie. Trzeba było wiele rzeczy przemyśleć. Bo zadajcie sobie teraz trud, jesteśmy przez Piotra zobligowani do tego, by być zawsze gotowymi do wytłumaczenia się z nadziei naszej. No i teraz wiele razy stawaliśmy w sytuacji, kiedy ktoś zainteresowany tym, że na przykład chodzimy do kościoła, albo bywamy w kościele, albo że jesteśmy Ewangelikami, zadaje pytanie, a w co wy wierzycie, albo czym się różnicie? To jest dokładnie taki sam moment, taki sam motyw, że trzeba zreflektować trochę swoją wiarę i zadać sobie pytanie, spróbować odpowiedzieć, kim dla mnie jest Jezus. Co to znaczy być w Kościele? Te same pytania stawały przecież przed Pawłem, przed innymi apostołami. Kyedy Pawła widzimy na Areopagu, to widzimy jego pierwszą próbę, można powiedzieć, przełożenia tego wszystkiego, co doświadczał, przełożenia jego doświadczenia na język filozofów, na język, który byłby dla nich zrozumiały. To wcale nie jest takie proste, bo każdy, kto zna inny język albo uczy się innego języka, wie, że przełożenie czasami jednego pojęcia, które jest dla nas zrozumiałe w języku polskim, na inny język napotyka problemy. A czasami przełożenie czegoś z innego języka na język polski sprawia, że trudno nam to jest tak po prostu przełożyć, bo w pełni nasz język nie jest w stanie poddać tego, co zawiera w sobie to czy inne słowo w innym języku. To zderzenie sprawiało, że świat chrześcijański zaczyna, jest zmuszony do zastanawiania się nad wieloma kwestiami. Co więcej, od lat 60., tak, pierwszego wieku już, chrześcijanie zaczynają być atakowani przez świat pogański. Oskarżani o różne zbrodnie, oskarżani o różne niecne czyny, co prowadzi czasami do mniejszych, większych problemów, a czasami do brutalnych morderstw. Trzeba więc wytłumaczyć się z nadziei swojej. I można powiedzieć, to co znajdujemy na kartach Nowego Testamentu, listy Pawła, Ewangelii, to przecież nic innego jak ta pierwsza chrześcijańska refleksja, która wynika ze zderzenia się nie tylko, tak jak w przypadku Pawła, z problemami w takim czy innym zborze, w takiej czy innej wspólnocie, ale też zastanowienia się właśnie często nad tymi najważniejszymi kwestiami. Kim jest Jezus? Pod Bożym posłańcem? Jednym z aniołów? Może archaniołem? Kiedy człowiek zaczyna myśleć, no właśnie, i teraz warto więc sięgnąć do tego, to jest też tą pierwszą refleksją wspólnoty chrześcijańskiej. Tych, którzy stanowili o tej pierwszej wspólnocie w Jerozolimie. I warto też zrozumieć, że kiedy wyznajemy dzisiaj wiarę w trójjedynego Boga, to drodzy, wyznajemy ją słowami, które są wynikiem refleksji teologicznej.
My dzisiaj wyznawaliśmy naszą wiarę słowami wyznania nicejsko-konstantynopolitańskiego. Czyli wyznania, które powstaje w IV wieku. Jako refleksja wielu spotkań, soborów, dyskusji, prześladowań, wypędzeń, kłótni. I tak naprawdę co my wyznajemy? Warto więc sięgnąć do Ewangelii Jana i zobaczyć, że przecież kiedy wyznajemy Boga w Trójcy Jedynego, to wyznajemy Chrystusa słowami takimi, jakie potrafimy. Wierzymy i w Syna. Ewangelista Jan też musiał poddać to swojej refleksji. I kiedy pisze swoją Ewangelię, to jest najpóźniej, Ewangelia, która najpóźniej powstaje, zawiera w niej na samym początku te niesamowite słowa, które nie wiem, czy poza Janem ktoś w pełni rozumie. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo, a przez nie wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Przecież to jest jakby próba odniesienia doświadczenia spotkania Boga w życiu słowami, które nie są w pełni doskonałe. Ewangelista Jan daje nam świadectwo, że przecież Chrystus miał być ukamienowany. Dlaczego? Jak czytamy, dlatego, że Żydzi uważali, że czyni się równym Bogu. My dzisiaj nie jesteśmy w pełni w stanie zrozumieć też, co musiało się wydarzyć, kiedy Jezus mówi: ja jestem. Dla nas dzisiaj zwyczajne określenie jestem. Tak? W szkole często obecnych. Jestem. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, to słowie, kiedy Jezus mówi: ja jestem, Żydzi wpadają w szał. Chcą go zabić. Dlaczego? Jezus na pewno nie mówił w grece, ale powiedział po aramejsku coś, a najprawdopodobniej powiedział słowa, które Żydzi rozumieją jednoznacznie, jako te, które mamy zapisane w Starym Testamencie. Jestem. Dlatego, kiedy dziś wyznajemy Boga w Trójcy Jedynego, wierzymy w jedynego Boga. I w Syna, i w Ducha Świętego. W Ducha, który kim jest? Kim jest Duch Boży, który unosił się nad powierzchnią wód? Kim jest Duch, który wypełnia Kościół? Kim jest Duch, który obdarza darami? I dlatego wierzę, dla mnie święto Trójcy Świętej to święto teologów, którzy już gdzieś w tym drugim wieku zaczęło się pojawiać słowo Trójca. Jako próba oddania tego, co wynika z Bożego Słowa, z tej refleksji, którą mamy na kartach Nowego Testamentu, ale też jako bardzo wyraźne określenie tego, że wcale nie oznacza to, że uchwyciliśmy istotę Boga. Ale tak naprawdę jest to dla mnie pokazanie tego, że nie rozumiem. Że poza tym określeniem nie jesteśmy w stanie więcej, a w pełni nawet nie rozumiemy, co to oznacza. Zobaczcie, ile razy zdarza się tłumaczyć, co to jest Trójca Święta. I mówi się, no, to trochę tak, jak z koniczyną na przykład, która jest jedna, ma tam trzy listki. Ktoś kiedyś tłumaczył, że to są jak trzy świece, które jak postawi się obok, potrafią stworzyć jeden płomień. A to wszystko pokazuje, że dochodzimy do granic naszego poznania. O tym pisze nam też dzisiaj Paweł. O
tym, że jako ludzie, można powiedzieć, dochodzimy do granicy, nawet nie wiedząc, jak wielka głębia rozpościera się dalej. Żyjemy w świecie, w którym posługujemy się językiem. To fantastyczne. Potrafimy się komunikować. A zobaczcie, że nawet w świecie, w którym posługujemy się jednym językiem, ile razy dochodzi do nieporozumień. Nie dlatego, że ktoś nie chce i tak dalej, tylko dlatego, że czasami okazuje się, że nasz język jest nieprecyzyjny. Poza tym, czy jesteśmy w stanie w pełni przekazać to, co w danej chwili myślimy drugiej strony. Czasami przy zwyczajnych, prostych, życiowych rzeczach posługujemy się logiką taka, jaka jest. Ja zawsze mówię też w Święto Trójcy Świętej, że nasza logika jest prosta. 3 to 3, 1 to 1. Nie może być inaczej. Chyba, że 6-1 z Belgii. Drodzy, tak jest. To jest nasz problem. Problem naszego poznania. I wcale on nie musi być dla nas załamujący, dołujący. Bo przecież Boże Słowo zachęca do tego, by Boga poznawać. Boże Słowo nie mówi tylko o tym, tak jak się Paweł, że dochodzimy do jakiejś granicy, w związku z tym chcielibyśmy więcej. Bóg prowadził Izraela dzień i noc. Izraelici doświadczali Boga w słupie ognia, w słupie obłoku. Doświadczali Boga, kiedy morze się rozstępowało. Bo doświadczamy Boga w Jego działaniu dla nas. W Jego wspaniałości. Ale Mojżesz chciał więcej. To jest ta historia, kiedy Mojżesz mówi: Panie, spraw, by cała Twoja chwała i całe Twoje dostojeństwo przeszły przede mną. I Bóg wtedy też Mojżeszowi mówi, jaka jest Jego granica. Ale wcale nie mówi: chłopie, ty nie wiesz, o co ty żądasz, nie możesz. Nie wiesz, o co żądasz, ale zrobię tyle, ile mogę dla ciebie. I dlatego, drodzy, Boże Słowo jest zachęceniem do poznawania. Do Boga, który nie jest daleko od nikogo z nas. A jaka jest nasza granica Bożego poznania? Nie wiem. Bo jestem pewien też, że dla każdego z nas jest nieco inna, bo inni jesteśmy. Różnimy się. Potrzebujemy też Boga inaczej w swoim doświadczeniu i w swoim życiu. I muszę powiedzieć, że Trójcy Święty jest dla mnie też świętem radości właśnie dlatego, że Bóg to więcej niż jesteśmy w stanie sobie wymyślać, wyobrazić, opisać i powiedzieć. Czasami chcielibyśmy, zwłaszcza w Kościele, tak Boga zamknąć gdzieś w jakimś takim opisie, w wyznaniu, w modlitwie i mieć Pana Boga załatwionego, a potem gdzieś czujemy pustkę. Myślę, że ta pustka, która dotyka też Kościoła, wynika często z tego, że ograniczyliśmy Boga do liturgii, doświadczenia, święta i potem wychodząc z Kościoła, no właśnie, wielu z nas czuje, że coś jest nie tak. A Boże Słowo jest zachęceniem, chciejmy więcej. Mamy narzędzia też, by to więcej osiągać. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale mam na pani lunetę. Taki teleskop. I od czasu do czasu tak sobie go wyciągam i patrzę, jak jest ładna widoczność w nocy. Zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzi gdzieś, czy pojawia się Saturn i Jowisz. No, lubię na niego patrzeć, na tę planetę. Wiecie, kiedy nie ma się teleskopu, to z aplikacji można zobaczyć, gdzie jest Saturn, gdzie jest Jowisz i tyle. Jak ktoś się zna, to może bez aplikacji popatrzeć. Ale kiedy patrzymy przez lunetę,
mówi się zupełnie inaczej. Wiecie, kiedy jest się nad morzem, nad Bałtykiem też można czasami wejść do wody, jak jest upowie tam 17 stopni ma woda, ale myślę dzisiaj o Morzu Czerwonym. Pamiętam, że dla mnie to było też takie niesamowite doświadczenie, kiedy można było wejść do wody, kiedy ubrało się maskę i tylko wystarczyło zanurzyć się. Widzicie, niesamowity świat. Pewnie, że trzeba podjąć pewien trud, polecieć, zapłacić. Ale mamy narzędzie. Bóg też chce, byśmy to poznali. I dla mnie tym pierwszym narzędziem, które jest nam dane, ja wiem, że może to dzisiaj nie najlepsze słowo narzędzie, jest Boże Słowo. To jest narzędzie do poznawania Boga, jak przewijał się, pojawiał się, doświadczał, objawiał w świecie. Sięgajmy więc po Boże Słowo, bo ono odkrywa przed nami, można powiedzieć, fragment po fragmencie, czy otwiera nasze oczy na poznanie Boga. Po drugie, Kościół jest dla mnie też miejscem poznawania. Ale mówię tutaj o Kościele jako wspólnocie. I jeśli ktoś, będąc tu, czy oglądając później to, Gęsia Skórka mówi, chodzi myśląc o Kościele, to myślę, że warto wtedy zastanowić się naprawdę, czy to jest Kościół. Może złe słowa, czy za mocno powiem, ale to, że ktoś się nazywa kościelcem, nie znaczy, że to musi być Kościół. Jeśli ktoś na słowo Kościół czy parafia dostaje Gęsiej Skórki albo ma absolutnie traumatyczne doświadczenie, no to trzeba się zastanowić. Bo ja mówię dzisiaj o Kościele jako wspólnocie. To jest miejsce poznawania Boga. Odkrywania Boga w Jego działaniu, bo przecież w Kościele uwidaczniają się dary, sposoby działania, posługi Ducha Świętego. I trzecie to modlitwa. To jest niesamowity, wspaniały czas i możliwość, która nam jest dana. Modlitwa. Modlitwa w poznawaniu Boga. I wtedy, kiedy będziemy po raz kolejny wyznawać Boga w Trójcy Jedynego, jakkolwiek będziemy próbowali określać, to niech nam też się przypominają słowa, że Bóg to o wiele więcej. I to wspaniale, że jesteśmy zaproszeni do tego, by kroczyć drogą, w której mogę coraz lepiej i głębiej poznawać Boga, wiedząc, że głębina jest niezgłębiona, ale że przyjdzie ten czas, kiedy twarzą w twarz, bez zadawania pytań, będę po stronie odpowiedzi. I to też jest wspaniałe. Że śmierć nie odcina nas od Boga, ale tak naprawdę sprawia, że robimy niesamowity krok do domu Ojca, do domu i możliwości spoglądania w Boga bez konieczności zadawania pytań. Bo będę widział Boga takim, jaki jest. Będziemy się modlić.